Jeszcze ja mam takie słowo, ono jest trochę związane z tym, co mówił Michał Korgol. Modliłeś się o osąd swego życia i wyrocznia jest taka. Menel, menel, tegal upsarim, co się wykłada. Zważono cię na szali i okazało się, że jesteś lekki jak piórko, ponieważ zacząłeś budować z lichych materiałów, ze słomy, z siana i z drewna. A chcesz budować świątynię Boga. I radzę ci, żebyś zrobił tak, jak zrobił Izrael, kiedy wracał z niewoli babilońskiej, aby zbudować świątynię swemu Bogu. Zaczął od zbudowania ołtarza. I ty w pierwszej kolejności złóż swoje życie jako ofiarę miłą Bogu, a wtedy zacznij budować ze srebra, złota i z drogich kamieni. Czyli przywróć ważność pokuty, zacznij uświęcać swoją duszę i przebywaj z Bogiem i od Niego odbieraj osobiste objawienia. Amen. Amen.